Panie i panowie, witamy was w kolejnym materiale na kanale Gramy na Maxa. No i tym razem przyjrzymy się produkcji Slender The Arrival, czyli sequelowi, można tak powiedzieć, chociaż nie nazwałbym tego sequelem. Jest to po prostu jakby nowa wersja Slendera tego, która nazywa się bodajże 8 Pages, coś takiego. To była gra stworzona przez jednego człowieka, który tam założył studio Parsec Productions bodajże. I teraz ten sam twórca tego pierwszego Slendera, którego na pewno kojarzycie, bo zaroiło się na YouTubie od filmików, na których ludzie grali właśnie w tego Slendera. Więc na pewno kojarzycie tą grę. No i ten twórca postanowił wraz z innym niezależnym studiem, które nazywa się Blue Isle Studios, stworzyć właśnie taką bardziej rozbudowaną wersję tegoż Slendera. No i nie będę przedłużał, po prostu zaczniemy i będę wam opowiadał. To jest beta, tak oczywiście, bo gra jeszcze nie zadebiutowała, nie znamy jeszcze dziennej daty premiery. Ale postanowiliśmy odezwać się do twórców i zechcieli użyczyć nam właśnie dostęp do bety. No i wygląda to tak. I włączam tą grę drugi raz i już widzę pewien element, o którym nawet nie wiedziałem, że zaczynamy w różnych miejscach. Więc to jest zawsze dobra rzecz. Od razu widzicie pewnie, że... Ała. Od razu widzicie, że jakby nie patrzymy na świat jakby oczami naszego bohatera, tylko jakby jesteśmy kamerą, którą on trzyma. Czy tam aparatem, kamerą, no, smartfonem, cokolwiek. I to jest trochę dziwne rozwiązanie. Ale... No nie wiem. Tak trochę czuję, jakby to było trochę na siłę, tylko po to, żeby można było zrobić zakłócenia te, kiedy Slender jest w pobliżu. No ale możemy przynajmniej dzięki temu na przykład zoomować obraz, przytrzymując E. O, poza tym w prawym przyciskiem myszy robimy coś takiego. Przełączamy tryb latarki. Wciskając F możemy ją zupełnie wyłączyć. Możemy czytać różne notatki. Oczywiście, jaki jest cel tej gry? Zbieramy kartki, czyli 8 tych stron, tak jak to było w poprzedniej części. Ale jakby to nie jest główny cel, bo w tym starym Slenderze właściwie chodziło tylko o to. Tutaj będziemy mieć jakąś linię fabularną, jakąś historię i będzie więcej miejsc do eksploracji i tak dalej, bo to będzie bardziej rozbudowana gra. Przy czym to, na co teraz patrzycie, to jest beta i sami twórcy zaznaczyli jeszcze w instalatorze w specjalnej notce, że tu jeszcze nie ma całej fabuły wprowadzonej do tej bety, właśnie dlatego, że jakby nie chcieli psuć, nie chcieli spoilować nikomu zabawy. Ta beta służy raczej tylko temu, żeby gracze znajdowali problemy, bugi i tak dalej. Więc... Od razu uprzedzam, że nie będę krzyczał jak małe dziecko, jak to niektórzy YouTubowicze. Pójdziemy do tamtego budynku. Może wyłączę latarkę. Nie wiem, czy pojawianie się Slendera jakoś wpływa na to, czy chodzimy z latarką, czy bez. Aha, stąd chyba się zabijemy, jak zeskoczymy. Nie ma żadnej muzyki, jak słyszycie pewnie. Są tylko odgłosy lasu. Bardzo... No... Można się poczuć naprawdę jak w lesie w nocy, więc... Atmosfera jest fajna. Oczywiście, jeżeli gramy, wiecie, przy zgaszonych światłach i ze słuchawkami na uszach, to naprawdę jest... No, robi robotę ta gra po prostu. Przy czym to jest też kwestia... No, jakby nastawienia, wiecie, bo... Ten Slender, jakby jeszcze... Ja grałem trochę w tą pierwszą część, więc... Wiem, co mnie czeka, no nie? Slender po prostu będzie sobie stał. I po prostu będę musiał uciekać od niego, jak się pojawi. Bardzo są fajne te efekty mgły. A, czy to dym? To jest mgła pewnie, tak. Której tu jest i w ogóle ten taki efekt, dzięki temu właśnie, że patrzymy jakby przez kamerę na ten świat cały. Takie ziarniste... Ziarno. Ziarniste ziarno. Wiadomo, o co chodzi. I ogólnie zdecydowanie, jeżeli chodzi przynajmniej o
o porównanie z pierwszą częścią. Tak mówię, pierwszą część to nie jest sequel, ale z tamtym Slenderem oryginalnym jakby, to oczywiście widać zdecydowaną poprawę, jeżeli chodzi o jakość grafiki. Nie jest to jakiś super może Far Cry 3 czy Crysis 3, ale jest poprawa zdecydowana. No i jest po prostu tak, jak powinno być. Jest mroczno, ciemno, mgliście. Ciemność wygląda tak, jak powinna wyglądać ciemność, a my tu znaleźliśmy właśnie jedną z 8 kartek ze wskazówką Don't look or it takes you. Tak, my wiemy. Myślę, że nawet jeżeli ktoś nie grał w Slendera, to wie, o co chodzi. Ta gra stała się takim fenomenem w pewnym momencie, że... Próbuję teraz wciskać, wejdę na chwilę do opcji, wybaczcie. A nie, zapomniałem, że w opcjach nie ma... klawisz login jeszcze. Czy jest tu jakiś journal, coś takiego, dziennik? Nie, wiecie, nie będę się bawił, bo jeszcze coś popsuję, bo wyłączę nagrywanie przez przypadek. Ale jak już podkreślałem, to nie jest finalna wersja, więc pewnie będzie coś na kształt dziennika. Ups, ups, o, fuck, 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 fuck. Okej, tam jest. Widzicie oczywiście, co się dzieje z ekranem. Nie będę ryzykował, on się pewnie będzie przybliżał. Nie, zupełnie zniknął. Tak, takie nagłe pojawianie się Slendera za jakimś rogiem. Może przyspieszyć bicie serca czasami. No, szczególnie, że efekty dźwiękowe temu towarzyszące, co jakiś czas słyszymy jakby odgłosy kroków, jakby ktoś chodził gdzieś, o rany boskie. No i czasem po prostu jak już nasza kamera, obraz kamery zaczyna tak śnieżyć jak teraz, to się rozglądamy panicznie. Szuka, ja rany boskie, kur. Dobra, spadamy. Nie będę ryzykował, zgaszę może światło. Tak zrobimy. Dobra, co mi tam? Urządzimy sobie sprint długodystansowy. Ciekawe, jak on tak szybko biega w tym garniaku. Jakiś samochód. No bo tak wiecie, ogólnie chciałem wam po prostu pokazać, bo wiem, że ta gra była całkiem popularna. Może też o niej słyszeliście. Więc chciałem wam pokazać, jak wygląda ta jej druga, bardziej rozszerzona wersja, która ma trafić do sprzedaży jakoś jeszcze w drugim, przed wakacjami w każdym razie. Teraz można już zamawiać cholera, no znowu coś słyszę. Pre-order. I zamawiając pre-order właśnie możecie dostać się do bety. Jezus Maria. No rzecz, to jest niesprawiedliwe. Dobra. Mamy drugą kartkę, ale co z tego, skoro zaraz pewnie przegramy. Jeszcze słyszę jego dyszenie, chyba tak mi się zdaje. No rzeczywiście, jeżeli macie słabe nerwy i takie gierki jak amnezja, powiedzmy po polsku, nie były na wasze tam... cholera. Co za uparty Jehowy jakiś, ale... damy radę. No widzicie, trudno wam... takie gry trudno trochę pokazywać, no bo... nie mogę zrobić niczego konkretnego bardziej, bo zaraz pojawia się ten koleś. Nieprzyjemny. Najgorsze jest to, jak odwracamy się tam, gdzie był, a później on za chwilę w zupełnie innym miejscu. Niestety lubi robić takie psikusy. A coś zacząłem chyba mówić. Tak, możecie teraz zamówić sobie tą grę w preorderze. Zapłacicie wtedy 50% ceny podstawowej. A, wciskając kontrol możemy też się skradać, tylko nie mam pojęcia, czy to cokolwiek daje, nie sądzę. No i dostaniecie, znowu tam jest, widzicie? Cholerny ty, spadaj stąd. Who we gonna call? No, Ghostbusters by się przydali. Ale to nie ta bajka, nie ten film.
No i kupując w preorderze teraz tą grę możecie dostać dostęp do tej właśnie bety, którą ja teraz sobie ogrywam. Jeżeli macie nerwy, to spróbujcie. Umieścimy link w opisie filmiku, jak zwykle. Gramy już 8 minut, tam widzicie pod tym jakby czas nagrywania tego filmiku mojego, to jest czas mojej gry. Cholera, znowu tu gdzieś jest. Nie wiem, tak próbuję poobejść dookoła ten cały teren, Jezus. Żeby zobaczyć, jaki on jest duży, ale ten Slender mi trochę przeszkadza w tym, w dokładnym jakby poruszaniu się. A następna kartka. Najgorsze jest to, że chyba nie ma różnicy, czy ma zapalone światło, czy nie. Gdzie on jest? No więc nie będę już specjalnie szukał tych następnych kartek. Mam nadzieję, że nie dostanę zawału zaraz, więc może żebyście nie byli tego świadkami, to będę powoli kończył. Bo już zbliżamy się do 10 minuty, zobaczyliście, jak gra wygląda. Zresztą nie macie za bardzo na co patrzeć, bo jest ciemno jak... A teraz trochę lepiej. Może za dużo chodziłem z wyłączoną latarką. Ale jest okej. Nie, no jednak tereny są całkiem duże. Teraz trafiłem do jakiejś... innej części tej lokacji, więc jest pewnie spora. No bo tak też zapowiadali twórcy, że mamy mieć o wiele więcej miejsca do eksploracji niż w podstawowej części. No tak, zapomniałem przecież, że jak zbieramy te kolejne kartki, to Slender pojawia się coraz częściej. Tak też było w tej podstawowej wersji. Wow. A nie, tu jest niewidzialna ściana. No nie, no nic. O kurde. Cholera. Gdzie on jest? Ja go nawet nie widzę, to jest najgorsze. To jest najgorsze. O, żeż ty. Dobra, to będzie to tak, skończymy ten materiał. 8 Slendera. I no cóż, będę już się z wami żegnał. To było Slender The Arrival, który znajduje się obecnie w fazie beta. I do zobaczenia w kolejnym materiale.